Mecze derbowe zawsze wzbudzają ogromne emocje wśród kibiców, zawodników oraz sztabu szkoleniowego. Trenerzy obydwu ekip zachowują jednak pełen spokój. Dla nas jest to jeden z kolejnych meczy. Oczywiście zagramy o pełną pulę, tak jak zawsze powtarzam. Jest trochę smaczków, bo zarówno ja, jak i kilku zawodników z mojej drużyny grało w centrum. Na pewno takie spotkanie będzie bardzo widowiskowe dla kibiców. Na pewno mecz derbowy wzbudza jakieś największe emocje. Podchodzimy do tego normalnie, do każdego spotkania. Obydwie drużyny w swojej historii mierzyły się już ze sobą. Ostatni raz 11 czerwca 2016 roku, a stawką meczu był bezpośredni awans do Ligi Okręgowej. Spotkanie ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem, co dało awans Zamłyniu, a Centrum przepustkę do gry w barażach. Podchodzimy to spokojnie, to tam dla nas już najważniejszy mecz był w tamtym roku. W tamtej rundzie wygraliśmy, zremisowaliśmy, dają nam do awans. Teraz spokojnie mamy jakieś tam swoje cele, chcemy grać dalej, zobaczymy. No. Na pewno się nie napinamy tak jak w tamtej rundzie. Zawsze derby to jest taki mecz szczególny, a tym bardziej, że w zeszłym sezonie spotykaliśmy się w A-klasie. Mecz Zamłynie Radom Centrum Radom rozpocznie się w sobotę o godzinie 13 na sztucznym boisku przy ulicy 11 listopada w Radomiu.